Serdecznie Państwa witam. Szanowni Państwo, konferencja posesyjna, aczkolwiek chciałbym w pierwszej części skupić się na elemencie, który uważam jako bardzo ważny dla mieszkańców, dla Raciborza, czyli o kompleksie basenów i atrakcji przy naszym K2O. O tym, o czym się już mówiło od 2 lat, gdzie to sygnalizowałem, że coś takiego będziemy planować i ostatnio miałem okazję zaprezentować to szanownym radnym na Komisji Oświaty. Potem podobne prezentacje planowałem na Komisję Gospodarki i Budżetu. Tutaj niestety radni wycofali to z porządku obrad, zapowiadając, że chętnie wysłuchają tego wszystkiego na sesji Rady Miasta. Koniec końców na sesji Rady Miasta też ta prezentacja została usunięta z porządku obrad. Uważam, że jest to temat tak ważny dla mieszkańców, że niezależnie od tego, że to już było prezentowane na Komisji Budżetu, która nie była transmitowana, pozwolę sobie teraz Państwu jeszcze raz przedstawić tą prezentację po to, aby mieszkańcy mogli się bezpośrednio z tym zapoznać. Szanowni Państwo, tak jak powiedziałem, mówimy o zewnętrznym kompleksie basenów i atrakcji na naszym H2 Ostróg. Szanowni Państwo, poszerzenie akwaparku o część zewnętrzną przedstawione było już przez ówczesnego prezydenta miasta w roku 2014. Rozbudowa o strefę letnią jest naturalna dla tego typu obiektów, jakim jest akwapark K2 Ostrów. Jak widać, temat istnieje w przestrzeni medialnej już od blisko 8 lat. Na tym slajdzie widać koncepcję zaproponowaną w 2014 roku przez ówczesnego prezydenta miasta, pana Mirosława Lenka. Proszę spojrzeć na kolejny slajd. Tu mamy kalendarium jakby realizowania tego projektu. 24 lutego 2021 roku w trakcie sesji Rady Miasta zapowiedziałem wykorzystanie terenów Osiru do rozbudowy H2 Ostróg o część zewnętrzną w ramach Raciborskiego Centrum Rekreacji. Wtedy dyskusja toczyła się na temat tego, czy akurat w tym miejscu miałoby powstać boisko ze sztuczną nawierzchnią. Wiemy, że tam pojawiły się też problemy z tak zwaną trwałością projektu rzutni lekkoatletycznych, stąd to boisko nie można było tam umieścić. Natomiast ja wtedy jasno powiedziałem, że to jest teren, który powinien zostać wykorzystany pod rozbudowę tego, tak jak zresztą mój poprzednik jeszcze w 2014 roku też już taki projekt przygotowywał, aby rozbudować nasz K2 Ostróg o część zewnętrzną. 15 listopada 2021 roku jako prezydent miasta złożyłem projekt budżetu uwzględniający środki na przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego, czyli takiego wstępnego projektu dla strefy zewnętrznej H2 Ostrów. 22 grudnia 2021 roku Rada Miasta w budżecie Osiru przyjęła te środki i zgodnie z tym w kolejnym roku, 24 lutego, złożyliśmy wniosek o dofinansowanie takiego obiektu z programu Polski Ład. 30 maja 2022 roku otrzymaliśmy informację, że nasz wniosek został zaakceptowany i przyznano na to dofinansowanie kwotę 31,5 miliona złotych. Drodzy Państwo, 31,5 miliona złotych. Całość inwestycji oceniamy na 35 milionów, a 31,5 są to środki zewnętrzne. Jest to rekordowe dofinansowanie. 90% w całej strukturze finansowania są środkami zewnętrznymi, czyli doskonałe wykorzystanie takiej dźwigni, takiego lewaru, aby zaangażować środki zewnętrzne, a jak najmniej środków naszych ministrów. Drodzy Państwo, realizację programu funkcjonalno-użytkowego powierzono firmie Archiprojekt z Lubina. Jest to firma z bardzo bogatym doświadczeniem. Na swoim koncie mają 80 zaprojektowanych obiektów. Są autorami projektów dla Legnicy, Obornik, Lwówka, Lubania, Polkowic, Lubina, Jawora i ostatnio Żor. Zresztą Żory już są teraz po przetargu, więc będą realizowane. A także wielu, wielu innych. Ważne jest to, aby w przypadku takiego obiektu korzystać z jak najbardziej doświadczonych projektantów. Ludzi, którzy po prostu znają się na swojej robocie i tu rzeczywiście mieliśmy do współpracy właśnie takie osoby. Niezależnie od tego, że ważny jest sam projektant, to my jako zleceniodawcy też musimy wiedzieć, czego oczekujemy, jak to funkcjonuje w rzeczywistości. Stąd warto sięgać po doświadczenia innych, którzy już takie obiekty użytkują. Taka wiedza pozwala w pełni wykorzystać zdolności i umiejętności firmy projektowej. Szanowni Państwo, zebraliśmy doświadczenia z kilkunastu obiektów. Takich bliskich jak Rybnik, Ruda, Jawor, Legnica, Ostrów Wielkopolski, Ciechocinek, Oława, Okrzywna, Ostrawa Poruba, Lubin, Aqualand, Morawia, Bismarckburg w Austrii czy Sindorf nieopodal Kolonii w Niemczech. Szanowni Państwo, teraz kilka wizualizacji, żeby zobaczyć, o czym mówimy. To jest rzut z góry. Tutaj widok perspektywiczny. Kolejny. Widać bardzo duży teren zielony z możliwością wykorzystania go pod leżaki dla osób chcących korzystać z tego obiektu. A tutaj rzut taki bardziej techniczny, tak? To jest aktualnie istniejący obiekt K2 Ostrów, a to wszystko będzie dobudowane w ramach nowego przedsięwzięcia, a pozostały teren zielony zostanie wykorzystany do celów rekreacji. Szanowni Państwo, naturalne ukształtowanie terenu wokół naszego H2 Ostrów jest w formie, powiedzmy, takiego amfiteatru. Stąd warto to wykorzystać. Niecki basenowe usytuowano w tej części najniżej położonej, co daje możliwość obserwowania dzieci, które się tam bawią, kąpią, przez rodziców, którzy wypoczywają na leżakach, na kocach, na tej części zielonej. Inwestycja obejmie obszar 15 tysięcy metrów kwadratowych. Przewidujemy atrakcję dla każdego. Główną, tą, która będzie, powiedzmy, takim magnesem przyciągającym, to jest dwuczęściowa zjeżdżalnia pontonowa. Ale projekt zakłada atrakcję dla wszystkich grup wiekowych. Będą się tam mogły bawić niemowlaki, dzieci przedszkolne, dzieci szkolne, ich rodzice, ale także ich dziadkowie. Szanowni Państwo, wodny plac zabaw, czyli to jest tutaj przewidziane, dla dzieci w wieku praktycznie od 0 do 12 lat, brodzik z ciepłą wodą w tym miejscu, dla dzieci w wieku od 0 do 6 lat, zespół 3 zjeżdżalni, czyli to. I tu właściwie może z tego korzystać najmłodsze dziecko, można powiedzieć praktycznie od 0 do 104 lat. Istotą jest to, że nie wjeżdżamy do basenu, tylko do hamowni, takiej z wodą, której jest nie za dużo tam, dzięki czemu nie ma konieczności i obsługi ratownika tutaj w tej już najniższej części, ale też jest to w pełni bezpieczne. Najmniejsze dzieci mogą z tego korzystać i absolutnie nie ma żadnego zagrożenia dla ich zdrowia czy też życia. Kolejny element, zjeżdżalnie pontonowe dla osób w wieku od 10 do 14 lat. Tutaj na pontonach jest już pewne ograniczenie dotyczące, po prostu chodzi o wzrost osób, które poruszają się tymi zjeżdżalniami. Basen wypływowy dla osób w wieku od 4 do 104 lat, czyli to, co jest tutaj umieszczone, jest to basen, który będzie połączony z dotychczasowym akwaparkiem i będzie funkcjonował przez cały rok. Basen sportowo-rekreacyjny i tutaj przewidujemy, że z tych atrakcji będą mogli korzystać osoby od 4 do 104 i basen czysto rekreacyjny też dla osób w wieku od 4 do 104 lat. Jak widać, od najmłodszych do najstarszych atrakcje są przygotowane. Omawiając poszczególne elementy. Wodny plac zabaw. Powierzchnia 390 m2, nawierzchnia bezpieczna EPDM. To jest takie sztuczne tworzywo, na pewno wielu z Państwa się z tym spotkało. Miękka nawierzchnia, czyli zabezpieczająca przed ewentualnymi urazami. Urządzenia zabawowe z 3 zjeżdżalniami, 2 wieże, ścianka wspinaczkowa, most. Oprócz tego tryskacze w różnych kształtach, motyli, kwiatków 7 sztuk i armatki wodne 2 sztuki. Tutaj są zobrazowane na tej wizualizacji. Kolejna atrakcja, brodzik z ciepłą wodą, powierzchnia 120 m2, głębokość od 1 cm do 40 cm. Urządzenia zabawowe 2 sztuki, dzwonek wodny 2 sztuki, jeżyk wodny 2 sztuki i siedziska dla dorosłych i dzieci. Tego typu obiekt zlokalizowany w tym miejscu. Kolejny element, zjeżdżalnie pontonowe. 2 rodzaje. Zjeżdżalnia Abyss w wysokości 15,4 m i zjeżdżalnia Wahadło o wysokości 15,4 m. Wieża, po której wchodzi się na górę i stąd startuje się czy to jedną zjeżdżalnią, czy drugą. Z obydwu zjeżdżalni zjeżdża się to stosunkowo płytkich basenów, takich właściwie hamowni. Stąd także i tu nie jest wymagana dodatkowa obsługa ratownika. Zespół 3 zjeżdżalni, Anakonda o wysokości 12 metrów, Turbo o wysokości 10 metrów, Multislide, czyli 4 tory o wysokości 7 metrów. Proszę zwrócić uwagę, jest to porównane z aktualnym budynkiem H2 Ostrów. To pomarańczowe tutaj, co widać, to jest aktualne zjeżdżalnie. Stąd to, co przygotowujemy tutaj, jest podobnej wysokości, tak? Natomiast jeśli chodzi o zjeżdżalnie pontonowe, one są jeszcze wyższe niż to, czym dysponujemy teraz. Chodzi mi o to, abyście Państwo zrozumieli, jaka to jest skala atrakcji, jaka skala inwestycji. Szanowni Państwo, basen rekreacyjno-sportowy, powierzchnia 600 m2, głębokość od 1 cm do 1,80 m. W tym miejscu będzie taka pochylnia, którą bez użycia schodów będzie można wejść, czy też wjechać nawet do tego basenu, niezależnie od tego, i w tym miejscu przewidziano schody, po których będzie można wejść do tego basenu. Całość basenu będzie miała głębokość 1,35 m, natomiast w tym miejscu, gdzie będą tory do pływania, będzie głębokość 1,80 m i w tym miejscu znajdą się też dwa elementy do skakania do wody. Niezależnie od tego grota sztucznej fali, czyli tutaj w tym miejscu, i bardzo dużo różnego rodzaju atrakcji typu masażery, ścianka wodna, dysze masażu ściennego, 4 sztuki, leżanka rurowa z masażem na 10 stanowisk, ławeczka rurowa z masażem na 10 stanowisk, armatka wodna, gejzer powietrzny oraz pływające zabawki wraz z siatką do wspinania. Na pewno kojarzycie Państwo coś takiego. Na wielu obiektach jest coś takiego realizowane. Basen rekreacyjny, powierzchnia 160 m2, głębokość od 1,2 m do 1,35 m. I tutaj masaż ścienny 5 stanowisk, ławeczka rurowa z masażem 5 stanowisk, masażer 3 sztuki, grzybek wodny 1 sztuka, siatka do wspinaczki i gejzer powietrzny. Mówimy o tym obiekcie. Także tutaj jedne i drugie schody, aby można było wejść do tego basenu. Szanowni Państwo, basen wypływowy, czyli to, co będzie czynne przez cały rok. Całoroczny basen o powierzchni ponad 100 m2, podgrzewana woda, miejsce do relaksu na leżakach, czyli tutaj w tej części będzie można także sobie leżeć. Podwodna leżanka w samym basenie, 5 miejsc, leżanka rurowa z rozdziałem powietrza i liniowym zagłówkiem, 4 miejsca, podwodna ławeczka rurowa, gejzer wodny, masażer ścienny, 2 sztuki, mieska z bezpośrednim dostępem do basenu wewnętrznego. Proszę zwrócić uwagę, tu jest swego rodzaju śluza, przez którą będzie można wyjść z hali basenu wewnętrznego i jeszcze w temperaturze, powiedzmy takiej, jaka jest w samym H2 Ostrów, wejść już do basenu zewnętrznego, tu wypłynąć. Nawet gdy na zewnątrz będzie mróz, to ten basen będzie funkcjonował, czyli taka pogoda jak dzisiaj, też tutaj będzie można pływać, ale wchodząc do niego jeszcze w tej temperaturze prawie 30 stopni, takiej jak mamy tam na H2 Ostrów. Szanowni Państwo, warto podkreślić, że planujemy umieścić tam 1000 leżaków. Na tym całej powierzchni, na tych 15 000 m2, która w większości jest to trawa, jak już powiedziałem, w taki sposób amfiteatralny ukształtowana, 1000 leżaków dla tych, którzy będą chcieli tam zażyć tej rekreacji. Przewidujemy, że naraz będziemy mogli na obiekcie pomieścić około 2000 osób. Niezależnie od tego 40 żagli zapewniających cień, podobnie jak było to widoczne na prezentacji, nad tymi leżakami będą takie płócienne żagle, które zapewnią cień tym, którzy będą tam wypoczywać. No i oczywiście do dyspozycji rozległy teren zielony. W projekcie przewidziana jest także budynek przebieralni, gdzie będą zlokalizowane skrytki depozytowe, toalety, pomieszczenie ratownika z monitoringiem i pomieszczenie pierwszej pomocy. Jeśli chodzi o budynek kasy, zostanie on wybudowany, jeżeli ustawimy się na wprost budynku H2O, patrząc z parkingu, po lewej stronie będzie wybudowana kasa. Będzie połączony ten budynek z dotychczasowym istniejącym budynkiem H2 Ostrów. Teren wokół kasy będzie zadaszony, będzie automat wydający paski, te takie zegarkowe, po to, aby można było wejść. System kas będzie kompatybilny z systemem H2 Ostrów, przewidujemy możliwość automatycznego zakupu tych opasek, które umożliwiają wejście, po to, aby obsługa nie wymagała tylu osób, obecności fizycznej pracowników, żeby to wszystko maksymalnie zautomatyzować. Przed kasami przewidujemy miejsce postojowe dla rowerów. Dodatkowe udogodnienia. Jest przewidziana strefa gastronomiczna, będzie możliwość wejścia na tę samą strefę basenów z terenu zielonego przez brodziki, co zapewni podwyższenie standardu czystości. Cały teren będzie całodobowo monitorowany, wyposażony w nagłośnienie, a nawierzchnia między basenami, tam gdzie niezależnie od tego, że w części będzie to tworzywo sztuczne, takie wygodne dla dzieci, pozostała część będzie z kostki klinkierowej, bez ostrych krawędzi, tak aby w pełni komfortowo można się było między basenami przemieszczać. Szanowni Państwo, we wszystkich basenach woda będzie podgrzewana pompami ciepła. Dzięki temu rozwiązaniu ze strefy zewnętrznej będzie można korzystać również w chłodniejszych dni sezonu. Przewidujemy, że baseny zewnętrzne atrakcje powinny funkcjonować od maja do września. Natomiast basen wypływowy będzie obiektem całorocznym. Drodzy Państwo, kluczowe elementy. Energooszczędność. Projekt przewiduje system energooszczędnych i ekonomicznych pomp obiegowych oraz zastosowanie pomp ciepła do ogrzewania wody w basenach, a niecki basenowe wykonane zostaną z najwyższej klasy stali nierdzewnej. Na pewno wielu z Państwa było na takich obiektach, gdzie niecki są wykonane ze stali nierdzewnej. Jest to po pierwsze bardzo efektowne, ale z drugiej strony też dające pełny komfort użytkowania. Drodzy Państwo, i tutaj apel do mieszkańców. Zewnętrzny kompleks basenów i atrakcji na H2 Ostrów będzie miejscem wypoczynku wielu Raciborzan i gości z terenu, tak można szacować przynajmniej o promieniu 40 km. Dla każdego jest oczywiste, że ze względów marketingowych istotnym elementem jest nazwa takiego kompleksu. Wydaje się, że dobrym rozwiązaniem jest wyłonienie nazwy drogą konkursu. Stąd już teraz zapowiadam, że niebawem zostanie ogłoszony konkurs na nazwę i mam nadzieję, że duża ilość mieszkańców Raciborza weźmie udział w tym konkursie. Oczywiście wystaramy się o to, aby były cenne nagrody. Drodzy Państwo, w tym miejscu dziękuję za uwagę. Jeżeli chodzi o samą prezentację basenów, natomiast teraz pozwolę sobie wrócić do kwestii już związanej z sesją budżetową. Szanowni Państwo, na ostatniej sesji Rady Miasta w ubiegłą środę przyjęty został budżet miasta. Ubolewam nad tym, że stało się to dopiero w styczniu, a nie w grudniu, tak jak pierwotnie było planowane. Rada Miasta zwlekała z uchwaleniem budżetu i trzeba sobie jasno powiedzieć, dla wielu mieszkańców, którzy chcieli się zaopatrzyć w węgiel w tej preferencyjnej cenie, no był to spory kłopot. Ja ze swej strony apelowałem, aby jak najszybciej przeprowadzić sesję Rady Miasta. Widzimy, że już teraz, ledwo co po uchwaleniu budżetu, już wystawiliśmy 80 faktur na to i ci ludzie w końcu mogą odebrać węgiel, który potrzebny jest im do ogrzewania swoich domów. Szanowni Państwo, Rada Miasta, a właściwie większość, która powiedzmy, że ustala reguły funkcjonowania w ramach Rady Miasta, z uporem maniaka stara się powstrzymać inwestycje określaną mianem Raciborskiego Centrum Aktywnej Integracji Społecznej, jak ktoś kiedyś powiedział w skrócie lodowisko. Przypomnę, że na ten cel pozyskałem 4 miliony złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Teraz Rada podjęła kolejną próbę, aby zablokować tą inwestycję. W poprzednim roku Regionalna Izba Obrachunkowa wskazała Radzie, że absolutnie są to działania niezgodne z prawem. Rada przywróciła te środki, podpisaliśmy umowę, już część środków zaangażowaliśmy. Ta inwestycja się realizuje, a mimo to Rada, czy też ta większość skupiona wokół dwóch klubów, czyli klubu Razem dla Raciborza i klubu Radnych Niezależnych, stara się z uporem maniaka zatrzymać tą inwestycję. A drodzy Państwo, starczy spojrzeć na rynek i na lodowisko, które tam funkcjonuje. Widać, jak dużą atrakcją jest tego typu obiekt. Jak ludzie są spragnieni tego, aby w zimie mogli jeździć na łyżwach. Jeżeli chodzi o kwestie związane z lodowiskiem ujęte w budżecie, to oczywiście będzie się wypowiadać Regionalna Izba Obrachunkowa. Zobaczymy, jaki będzie werdykt. Natomiast niezależnie od tego radni skupieni wokół tej większości, o której powiedziałem, podjęli też, jak to określił mój zastępca, kuriozalne działania polegające na tym, że bez specjalnego uzasadnienia czy też wskazania, dlaczego tak, a nie inaczej to prognozują, zwiększyli o 11 milionów dochody budżetu miasta. I jeżeli chodzi o podatek od nieruchomości, podobnie wpływy z podatku od osób fizycznych i podatku od osób prawnych. Drodzy Państwo, bardzo łatwo jest dopisywać liczby. Można dopisać, tak jak mówił Pan Dominik Konieczny, liczbę 7 milionów, może dopisać 17, można i 27. W tej kwestii także i w tej kwestii Regionalna Izba Obrachunkowa się wypowie. Natomiast jest jedna kwestia, która, powiedzmy sobie to szczerze, jest bardzo bulwersująca. Drodzy Państwo, w propozycjach, które zostały ujęte jako po stronie wydatkowej, czyli że miasto miałoby odkupić teren przy ulicy Ogrodowej. Teren, który w owym czasie, gdy pan Mirosław Lenk był prezydentem miasta, sprzedał. Sprzedał ten teren prywatnemu inwestorowi za lekko ponad 1 milion złotych. I teraz pan Mirosław Lenk wnioskuje o to, aby ten teren odkupić za 3 miliony. Proszę Państwa, cyniczne wykorzystywanie lokalnego aktywisty po to, aby odkupić coś za 2 miliony więcej? Pozostawiam tą sprawę bez komentarza. Kończąc, jeszcze raz podkreślę, że cieszę się, że udało się w końcu uchwalić budżet, bo zwlekanie powodowało tylko kłopoty dla mieszkańców, Nie wiem, dlaczego przesunięto to o miesiąc, bo spokojnie można było to wszystko zrobić w grudniu i wiele ludzi by mogło załatwiać taką prozaiczną sprawę, jak ogrzanie własnego mieszkania. No ale nie każdy jakby rozumie czyjeś problemy, nie każdy jest w stanie się nad tym pochylić. Szczęśliwie budżet jest uchwalony, my możemy realizować te zadania. Natomiast w kwestiach spornych, o których mówiłem, wypowie się Regionalna Izba Obrachunkowa, a kwestia terenu przy ulicy Ogrodowej, tak jak mówię, pozostawiam to te 2 miliony, które trzeba dołożyć, żeby odkupić, pozostawiam to bez komentarzy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Przechodzimy teraz do tradycyjnego bloku zadawania pytań. Prosiłbym o zgłaszanie chęci zadania pytania panu prezydentowi na czacie. Pan Mariusz Weidner, proszę. Tak, dzień dobry. Ja chciałem, może tutaj nie będę robił, że od razu, bo mam kilka pytań, ale to może później jeszcze będę miał okazję, żeby zadać. Panie prezydencie, na sesji pod koniec zarzucono panu kłamstwo. Tutaj pani Justyna Poznakowska wskazała. Ja też byłem na spotkaniu w Markowicach, na spotkaniu z mieszkańcami i tam padło, że pan wpisze do budżetu ulicę Babicką. Wydaje mi się, że ona jest w ogóle w budżecie wpisana, ale jak pan się odnosił, bo pan się na sesji nie odniósł do tego zarzutu, że pan skłamał w sprawie Babickiej. Czy remont tej ulicy będzie, czy nie będzie? Bo tam była deklaracja, nowiny też pisały o tym, że Babicka zostanie wpisana do budżetu i wydaje mi się, że ona się znalazła w tym budżecie. Może tam nie jest taką kwotą jakby jakąś oszałamiającą, ale znalazła się. Więc jak pan się odnosi do tego? Czy Babicka w Markowicach, taka ulica, o którą od lat tutaj mieszkańcy toczą boje, żeby ją wyremontować, czy będzie remontowana, czy też nie? Oczywiście, że będzie remontowana i tak jak powiedziałem na spotkaniu z mieszkańcami, zresztą pan redaktor bywa na tych spotkaniach i wie, że na każdym takim spotkaniu odnoszę się do wszystkich spraw, które były w roku poprzednim, stąd nie pozwoliłbym sobie na to, aby rzucać słowa na wiatr. Powiedziałem, że wpiszę ją do tego budżetu. Projekt jest przygotowany i według tego będziemy działać. Także, no. A ta kwota wystarczy, która jest wpisana, jak pan sądzi? Bo to jest ale tego kwota... typu ulice zazwyczaj są realizowane, są zadaniami wieloletnimi. Tam wydatek będzie kilkumilionowy. Drodzy Państwo, tak jak wiele miejsc staramy się robić to często etapami, ale jeżeli już zaczynamy, to jest to realizowane. Zawsze to łączy się też z jakimiś utrudnieniami dla mieszkańców, ale akurat jeżeli chodzi o drogi lokalne, naprawdę mamy tutaj istotny postęp w stosunku do tego, co było dotychczas. Okej, dziękuję. Adam Tyc, Radio Vanessa, proszę. Widzę, że tutaj pytania są zadane na czacie, więc pozwolę sobie je odczytać. W ubiegłym tygodniu zakończono przetarg na prowadzenie schroniska dla zwierząt w Raciborzu. Ile ofert spłynęło i czy jakakolwiek spełnia wszystkie wymogi? To jest pierwsze pytanie, a później przejdziemy do drugiego. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o przetarg na schronisko, w ramach tego postępowania przedłużyliśmy termin składania ofert o tydzień, stąd na teraz nie chciałbym się wypowiadać na temat ilości ofert, które wpłynęły. Natomiast no, trzeba powiedzieć, że nie jest tak, że że nie pojawiła się żadna oferta. Natomiast nie będę się wypowiadał na temat ilości ofert, póki jeszcze jakby przyjmowanie ofert trwa, to przyjmijmy, że oferty wpłynęły, nie podaje jaka ilość i mamy jeszcze kilka dni do zakończenia terminu wpływania ofert. Okej, to przejdźmy może do drugiego pytania, żeby nie umknęło. Mieszkańcy pytają o drzewa na Bosackiej. Ponoć są wycinane, mimo że przecież nie trwają tam już żadne procesy inwestycyjne. Czy miasto prowadzi jakieś prace związane z zazielenianiem, związane z zielenią na ulicy Bosackiej? Być może, że chodzi o drzewa, które są objęte jeszcze częścią projektu związaną z ulicą Rybnicką. Jest to część projektu, która została uzgodniona jeszcze wiele, wiele lat temu, jeszcze przez mojego poprzednika, pana Mirosława Lenka, na wniosek Wojewódzkiego Zarządu Dróg. I wtedy był moment na to, aby decydować o tym, jaka będzie wycinka, co można, jak zrealizować. Na teraz dysponujemy decyzją o pozwoleniu na budowę, tak zwane zintegrowane pozwolenie drogowe i w ramach tego ta inwestycja jest prowadzona. Także w ciągu ulicy Bosackiej ten niewielki odcinek jeszcze w kierunku wiaduktu, ale nie do samego wiaduktu. To też w ramach remontu ulicy Rybnickiej teraz będzie robione na podstawie tego samego zintegrowanego pozwolenia drogowego. Pan redaktor Grzegorz Wawoczny, proszę. Jestem słyszalny, tak? Dobrze? Ja słyszę, panie redaktorze. Jest, tak. Dobrze, takie pytania krótkie, może po kolei. Pan naczelnik Żychski mówi na Komisji Oświaty, zdaje się, że zaplanował podwyżki dla pracowników administracji, ale nie było budżetu. Teraz budżet jest. Czy panu prezydentowi coś wiadomo, ile te podwyżki wyniosą? Planujemy utrzymanie, zresztą dzisiaj miałem spotkanie ze związkami zawodowymi. Było i Związek Nauczycielstwa Polskiego, był też przedstawiciele Związku Solidarność. I omawialiśmy także tą sprawę. Gdyby budżet był przyjęty w grudniu, już byśmy byli po tych podwyżkach. Plan był taki, aby najniższe uposażenia zostały dostosowane do najniższej krajowej, natomiast w ramach tych pozostałych stanowisk tam było pewne zróżnicowanie i planowaliśmy je utrzymać w tej samej wysokości kwotowej, czyli jeśli ktoś zarabiał, nie wiem, 50 zł, 100 zł czy 150 zł więcej niż minimalna krajowa, takie same zróżnicowanie planowaliśmy utrzymać zgodnie z tym projektem. Natomiast jeżeli chodzi o sytuację dzisiejszą, mamy sytuację taką, że pojawił się projekt zarządzenia ministra edukacji, przepraszam, zarządzenia dotyczącego stawek pracowników samorządowych i one zmieniają tabelę zaszeregowań, stąd musimy pewną korektę przeprowadzić, bo zarządzenie niedługo wejdzie, więc no, trudno, abyśmy wprowadzali coś, co za chwilę trzeba będzie zmieniać, natomiast przewidujemy takie regulacje płacowe i jeśli one wejdą z lekkim opóźnieniem, to na pewno będą też dawały możliwość wyrównania od 1 stycznia. Jeśli dobrze rozumiem, to ta obligatoryjna podwyżka, najniższe wynagrodzenie w kraju, no tutaj tu nie ma co decydować, to jest oczywiste. Natomiast rozumiem, że jeżeli ktoś zarabiał 150 zł więcej od najniższej pensji, to teraz też 150 zł więcej od najniższej pensji będzie zarabiał, tak? Czyli nie chodzi o procentowy, czyli nie chodzi o procentowy wzrost najniższej pensji, tylko o liczbę bezwzględną, czyli dalej 150 zł. I teraz decyzje jeszcze nie zapadły w związku z nowelizacją przepisów, tak? Jeśli chodzi o stawki zaszeregowania. Tak. No to no już też musimy to zacząć dostosowywać, no bo trudno wprowadzić to, jak już jest znany projekt rozporządzenia, bo został on, pojawił się w ubiegłym tygodniu. Stąd myślę, że od razu będziemy starali się dostosować też do tego rozporządzenia. Czyli mówiąc, wszystko jeszcze jest w toku, na jakieś tak konkrety trzeba poczekać, tak? Będzie jakiś komunikat. Jeszcze myślę, tak, tydzień może trochę więcej. Pytanie jeszcze tam, jeśli chodzi o basen na Ostrogu, tam taki moment, który pan prezydent mówił o kasach, gdzie one się będą znajdować i tak dalej. I biorąc pod uwagę te podróże po różnych kąpieliskach w Polsce, gdzie były czerpane wzorce do budowy tego kompleksu w Raciborzu, jaką by dzisiaj pan szacował cenę wejściówki do tego ośrodka na Ostrogu? Czy to będzie ryczałtowy bilet na cały dzień, czy będzie to płatność za godzinę? To są też takie pytania od ludzi, ile zapłacimy za to, że będziemy mogli tam wypoczywać. Według cen dzisiejszych i takich pana, powiedzmy, ogólnych orientacji, wiadomo, że to się może w przyszłym roku mocno zmienić, ale na dzisiaj, jaka byłaby to kwota za korzystanie z tych atrakcji? Szanowny panie redaktorze, praktyka innych miejsc, gdzie miałem okazję bywać, zazwyczaj jest to wejściówka całodzienna, umożliwiająca jakby funkcjonowanie dłużej niż tam jedną, dwie godziny. I kwoty, które obowiązują w innych obiektach, oscylują, jeżeli mówimy o pełnoodpłatnym bilecie, nie mówimy o biletach ulgowych, to mówimy o kwocie między 14 a 20 zł. Tego typu, tak, za pobyt pełnodniowy. To jest wszystkie atrakcje w pakiecie? Czy... Tak, wszystkie atrakcje w pakiecie. Dobrze. Pytanie też takie, często spotykaliśmy się, co z basenem pod Oborą? On zostanie utrzymany, będzie funkcjonował, czy będzie zlikwidowany? Co się stanie z tym obiektem? Na teraz uważam, że po prostu będzie on przeznaczony dla osób, które może będą chcieli mniej gwarnie, bardziej się wyciszyć. Myślę, że w kierunku tego, że po sąsiedzku mamy las, jest tam też jednak spora część tego zadrzewiona, oprócz tego jest kemping. Jest to naturalny kierunek, aby ten obiekt był wykorzystywany bardziej dla tych, którzy będą sobie cenić spokój i ciszę. Natomiast ktoś, kto będzie chciał więcej atrakcji, może trochę głośniej, myślę, że zagości przy H2 Ostróg. I leśne ludki pod Oborę. No może nie tak, ale natomiast ten obiekt, który tam jest, on też będzie wymagał inwestycji, ale najpierw zakończmy jedno, a później będziemy się pochylać nad drugim. Ważne jest to, aby mieszkańcy Raciborza mieli dostęp do basenów zewnętrznych w sezonie od maja do września, to im zapewniło. Pan prezydent odniósł się do tej działki na Ogrodowej, pozostawiając jakby tutaj decyzję polityczną bez komentarza. Jeśli chodzi o konkrety i ustalenia z właścicielem działki, jest tam jakiś kompromis co do kwoty, jest wola właściciela działki, żeby ją sprzedać? Mamy informację, że poprzednia kwota, która została przez Radę zaproponowana, była za niska w stosunku do tego, czego oczekiwał prywatny właściciel. Swego czasu odkupił to, który kupił to od miasta, a teraz Rada Miasta chce to z powrotem odkupić. Na teraz nie wiem, jaka jest oferta na dzisiaj, na styczeń. Propozycja w budżecie pojawiła się 18 stycznia. Dzisiaj mamy raptem kilka dni później. Trudno, żebym znał jakby stosunek tego prywatnego przedsiębiorcy do tej propozycji, którą Rada... Kiedy było ostatnie spotkanie z właścicielem tej działki? Czy ostatnie rozmowy, kontakt? O ile dobrze pamiętam, musiało to być gdzieś w październiku lub w listopadzie. Pytanie na temat wschodniej obwodnicy Sudu-Płonia. Tam na sesji się pojawił taki wątek nierozwinięty do końca, związany z pewnymi upóźnieniami. Tam padło dokładnie, że po stronie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, jakieś chyba tam akceptacji, uzgodnienia czegoś. Czy dałoby się rozszerzyć, o co tam chodzi, na jakich etapie jest przygotowanie tego studium dla tej inwestycji? Miasto Racibórz i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ma spisane porozumienie, które przewiduje opracowanie no właśnie tego studium, takiego oddziaływania na środowisko i jako przygotowanie się już do etapu stricte projektowego. Jest to bardzo dobrze, że tego typu porozumienie funkcjonuje, że dzięki niemu uzyskamy opracowanie, które będzie odpowiadało standardom narzuconym przez drogi krajowe. Tak? Czyli wszystko, co zostanie tam przygotowane, ewentualne wskazanie przebiegu tego korytarza, który i wymogów, jakie będą tam narzucone, będą odpowiadały standardom drogi krajowej, czyli przyszła ewentualna inwestycja będzie mogła być zrealizowana w takim standardzie, który będzie umożliwiał zakwalifikowanie tej drogi do dróg krajowych. A jeżeli chodzi o same funkcjonowanie jakby dyrekcji dróg krajowych i autostrad, to tego typu opracowania są analizowane na dwóch poziomach. Jeden, nie chciałbym teraz tutaj przekręcić nazw tych ciał, które się tam pojawiają. Chodzi o takie jakby komitety inwestycyjne. Jeden jest na poziomie wojewódzkim, a drugi na poziomie centralnym, czyli już w Warszawie. Stąd najpierw są uwagi z poziomu województwa, one są przekazywane projektantowi, on je ewentualnie nanosi i potem jest ten szczebel centralny. I o ile dobrze pamiętam, aktualnie jesteśmy na tym etapie tej konsultacji centralnej. Czy jest jakiś poślizg w tych pracach? Istotny, nieistotny? Jakby można było to określić? Ja myślę, że mogłoby to być jakby szybciej, natomiast miejmy tu świadomość tego, że tych wykonawców nie jest za wielu. Stąd też i obłożenie pracami tego aktualnego naszego wykonawcy też jest pewnie dosyć spore. Natomiast no, niewątpliwie ważne jest to, że mamy to porozumienie i w ramach tego będziemy to realizować. Zadajcie jeszcze pytanie odnośnie DW9 czy 5, ponieważ ludzie no, widzą, że rzeczywiście tych prac na drogach jest dużo, wachlarz taki szeroki w wielu różnych miejscach, natomiast zostaje też pytanie, czy ten główny problem komunikacyjny, czyli wąskie gardło na rondzie Darowskiego zostanie rozwiązany, bo to jest chyba istotne, że powstała ten nowa przeprawa na Uldze, ten węzeł na Piaskowej, miasto jest liderem, jeśli chodzi o projektowanie tej inwestycji, finansowanie po stronie marszałka, to wiemy, ale co na dzisiaj już wiemy, czy udało się pokonać tamten problem znany wiaduktu tej linii kolejowej Markowice, Olza, czy można powiedzieć, że no nie wiem, za ileś tam miesięcy będziemy już na etapie, że będzie tylko kwestia montażu finansowego i można ruszać z przetargiem po stronie marszałka. Na teraz nie mogę odpowiedzieć, że te uzgodnienia z koleją się zakończyły. One trwają. Są też sygnały, które wskazują na to, że ewentualne rozwiązanie jest możliwe do osiągnięcia. Natomiast jeśli chodzi o samą realizację, bo pan redaktor już mówił o ewentualnym montażu finansowym i ewentualnym przetargu, no, trzeba mieć świadomość, że uzgodnienia pomiędzy tymi gminami, które przystępowały do tego porozumienia i województwem, polegały na tym, że pierwszy odcinek, który będzie zrobiony, to jest to, co już jest gotowe w Raciborzu, natomiast potem, że jest to w jakiś sposób też logiczne, że później będą realizowane odcinki od strony Rybnika, czyli gdzieś tam w okolicach Gaszowic. Tak? I tu staramy się o to, aby ten jeden z tych pierwszych odcinków tam, o ile dobrze pamiętam, chyba pierwszy to jest taki 3-kilometrowy, żeby go ewentualnie wprowadzić. On jest już gotowy pod względem projektowym, No ale tutaj jakby główna wola jest już po stronie województwa. Mówiąc krótko, jeśli pieniądze się znajdą na te inwestycje, to ostatnie przecięcie wstęgi będzie miało miejsce w Raciborzu na styku tego odcinka 4-5. Tak, to zostało na samym wstępie zaplanowane. I ostatnie pytanie, jeśli chodzi o plac Długosza, o ostatniej konferencji pan przyznał, że w tym planie dochodów ze sprzedaży majątku miasta plac Długosza nie został wpisany. Gdzieś tam pojawia się koncepcja chyba jakiegoś skanowania radarem tej powierzchni, co tam się znajduje. Pan prezydent chce tu chyba mieć wiedzę pod kątem tego, co można byłoby później powiedzieć inwestorom potencjalnym, ale jakie są pana plany na dzisiaj, jeśli chodzi o tą nieruchomość? Nie wykluczam żadnych rozwiązań, czyli z jednej strony, jeśli pojawiłby się inwestor, który byłby zainteresowany zakupem, to takie rozmowy też możemy prowadzić, ale z drugiej strony prowadzimy także i w ramach specjalnej strefy ekonomicznej rozmowy o to, aby wspólnie ze strefą albo znaleźć inwestora, albo też samodzielnie spróbować w oparciu o różnego rodzaju instytucje finansowe, ale bardziej państwowe, żeby znaleźć tu jakieś rozwiązanie. Rozumiem, że tak kwestia idzie dwutorowo. Miasto samo tutaj jakby szuka, a po drugie działa, współdziała z krajową katowicką, tak? Tak, i będziemy, myślę, w najbliższych dniach mogli tutaj też zaprezentować jakieś szczegóły dotyczące naszej współpracy. Czy dzisiaj plac Długosza jest, jak to formalnie wygląda, jest na terenie katowickiej specjalnej strefy, czy nie? Nie, właśnie dlatego mówię o ewentualnych szczegółach dotyczących porozumienia. Czyli rozumiem, że objęcie tego terenu działaniem KSSF ułatwiałoby znalezienie inwestora? Może pomóc, może tak. Natomiast to już nie jest tak, jak to było kiedyś, że trzeba to było wykazać, bo właściwie od jakiegoś tam czasu cała Polska jest specjalną strefą. Natomiast istotne jest to, aby jakby ta formalna część związana ze współpracą z samym podmiotem, jaka jest strefa, że to się musi też wypełnić. Może jeszcze na końcu, tak nadużyję, tak drobniutkie pytanie. Ostatnie posiedzenie zarządu, projekt kupna dzięki środkom unijnym po 2 autobusy hybrydowe dla 8 gmin wchodzących w skład powiatu i tam pojawi się taki warunek, że zostanie złożony ten wniosek o dofinansowanie pod warunkiem, że gminy zechcą się dołożyć, czy Racibórz ewentualnie będzie skłonny partycypować z powiatem w tym projekcie zakupu 16 autobusów hybrydowych. Chodzi o nowe programowanie unijne w ramach subregionu zachodniego. Jak pan redaktor wie, miasto Racibórz generalnie funkcjonuje w oparciu o własną komunikację miejską, stąd staramy się współpracować maksymalnie z PKS-em, natomiast nie wspomagamy samego PKS-u ani żadnymi opłatami, ani też z drugą strony żadnych opłat nie chcemy do naszego przedsiębiorstwa komunikacyjnego. I no to jest tak naprawdę, dotyczy gmin, które nie posiadają własnej komunikacji, czyli tych wszystkich pozostałych gmin powiatu raciborskiego. To zrozumiałe. To jest jakby osobna sprawa. No, gdyby tam powiat napisał, że 7, to jest logiczne, ale akurat wskazali, że 8. Są też pytanie do prezydenta Raciborza, czy to raczej chłodno do tego pan podchodzi, czy... Mówi pan, że ten rok będzie przełomowy, jeśli chodzi o współpracę z powiatem, stąd też myślałem, że być może tutaj jest też jakaś bariera się przełamała i może coś przewoźnicy wspólnie będą współdziałać. Nie planujemy przynajmniej ja nic nie wiem o tym, aby coś takiego było planowane. Dziękuję bardzo. Okej, to może jeszcze zanim pan Mariusz Weidner, to tutaj już, aby nie uciekło, Adam Tyc dopytuje, co jest budowane na tej Bosackiej. Jest to takie uzupełnienie tego pytania o tej wycince drzew. Ale teraz tak, w którym miejscu to jest na Bosackiej, bo jakby tam był uprzejmy. Adam, czy możemy prosić o szczegóły pytania? To może w międzyczasie, o jest, pan Adam Tyc umówi się z panem prezydentem osobiście i dopyta. Okay. Dobrze, no to w takim razie pan Mariusz Weidner, doczekał się pan, panie redaktorze. Tak. Panie prezydencie, kwestia akwaparku, tej rozbudowy, czy pan to kalkuluje, bo w tej chwili od paru lat akwapark, jak pan sam zresztą podawał, przynosi straty w obecnej funkcji, w obecnej postaci. Czy tutaj nie ma obawy, że jeżeli tam doinwestujemy jeszcze i ta nowa będzie funkcja, czy te straty po prostu nie będą większe, czy miasto stać będzie na to, żeby dopłacać więcej do utrzymania tego basenu? Szanowny panie redaktorze, istotą funkcjonowania tego typu obiektów jest to, że co jakiś czas potrzebują niejako takiego nowego otwarcia. Tu nie mówimy o funkcjonowaniu samego H2O, ale mówimy o obiekcie, który spokojnie może się samofinansować na poziomie sezonu, czyli od maja do września, a przez to jeśli, powiedzmy, goście zawitają do Raciborza w tym sezonie, nazwijmy to letnim, jest szansa, że dzięki temu w pozostałych miesiącach roku będą też odwiedzać H2O, zapoznają się z obiektem, już będą wiedzieć, w którym miejscu on jest, zobaczą, że funkcjonuje na wysokim poziomie, że spełniamy wysokie normy, jeżeli chodzi o jakość wody, co umożliwi też niejako powrót K2 Ostrów na mapę akwaparków i dzięki temu także poprawią się wyniki już samego obiektu tego całorocznego. No i dodatkowo dochodzi atrakcja w postaci basenu zewnętrznego. To też powoduje, że kolejne osoby będą chętne do tego, aby skorzystać z całego kompleksu. Takie pytanie dotyczące takich działań radnego Piotra Klimy. Radny, tak można powiedzieć, że tropi takie działania autopromocyjne, tak to nazywa prezydenta Raciborza. On teraz się zwrócił poprzez przewodniczącego rady o takie zestawienie nakładów na billboardy z pana, między innymi pana wizerunkiem. On przestrzegał pana na poprzedniej sesji, żeby pan zdjął, żeby pan zaprzestał takiej autopromocji, a pan nie tylko nie zdjął tablic, wymienił pan te tablice i jest nadal pana zdjęcie przy nowym przekazie czasu na inwestycje, więc pytanie, dlaczego pan w ten sposób to robi? No, czas na inwestycje, pan kiedyś już prowadził taką kampanię, wówczas nie było ani razu pana wizerunku na tych billboardach, teraz jest przy właśnie billboardach zapowiedzią inwestycji w akwapark, więc takie pytanie, dlaczego pan nie posłuchał pana Piotra Klimy, dlaczego pan kontynuuje taką formę informowania mieszkańców, gdzie jest pan uwidoczniony na tych billboardach? Szanowny panie redaktorze, odnosząc się bezpośrednio do pana pytania, jeśli chodzi o, załóżmy, życzenia dla mieszkańców, które składa prezydent miasta, bo takie były jeszcze do niedawna billboardy, no to trudno, żeby był tam czyjś inny wizerunek, jak wizerunek tego, kto te życzenia składa. Jeśli teraz zwracam się do mieszkańców z propozycją, czy też z informacją o tym, jakie inwestycje planujemy zrealizować w mieście, no to także i tam pojawia się prezydent, który o tym informuje, który to komunikuje. To, że jest to dla mnie rzecz naturalna, że staram się, aby mieszkańcy wiedzieli, kto te propozycje składa i dzięki temu daje się też odczuć coś takiego, że w wielu miejscach, spotykając się z mieszkańcami, mieszkańcy odnoszą się też do tego, wskazując na to, że kojarzą na przykład kwestie basenów albo inne kwestie, zwracając się do mnie bezpośrednio, wskazując na różnego rodzaju aspekty, które dobrze by było uwzględnić w tego typu projektach, albo czasami po prostu dziękując za to, a pan redaktor bywał świadkiem takich sytuacji, gdy po prostu dziękowali za to, że taka czy inna rzecz się realizuje. Absolutnie nigdy nie przypisuję sobie cudzych zasług. Staram się zawsze oddać co cesarskie cesarzowi. I jeśli ktokolwiek ma jakiś wkład w jakieś przedsięwzięcie, zawsze o tym mówię, zawsze wskazuję na to. Natomiast staram się też, aby mieszkańcy wiedzieli, kto stoi za tymi działaniami, które są prowadzone w mieście, i żeby też wiedzieli, do kogo mogą się w tych sprawach zwrócić. A w związku z tym, że tak jak pan redaktor też jeździ na spotkania z mieszkańcami, tam też się z mieszkańcami spotykamy i też pan redaktor wie, że niejednokrotnie mieszkańcy pytają się o takie czy inne inwestycje i one są kojarzone z moją osobą. Ja staram się zawsze wyczerpująco na te tematy odpowiadać. Jeszcze jak można zapytać o tą sytuację, Rafako, jak poważnym podatnikiem jest dla Raciborza właśnie ta spółka? Gdyby doszło do upadłości, do tych działań zapowiadanych przez samo Rafako, to w kategoriach takiej wyrwy w budżecie i takiego, chyba państwo to teraz już tam symulują, przewidują w jakim stopniu, bo ten budżet zakłada, rozumiem, przecież te wpływy z łąkowej, i jeżeli chodzi o udział w podatkach od pracowników, od dochodów pracowników Rafako i też podatnika Rafako jako firmy, która też wnosi określone opłaty, między innymi z podatku od nieruchomości. Czy państwo jakby widzą skalę tego, jak to by była duża wyrwa w budżecie, jeżeli chodzi o taki problem upadłości tej spółki? Drogi panie redaktorze, sam fakt poinformowania o tym, że jest zamiar złożenia wniosku o upadłość, jakby o niczym nie przesądza. Natomiast odnosząc się już bezpośrednio do tego, jak to ewentualnie miałoby wpływ na budżet miasta, to proszę mi uwierzyć, że jeszcze do dzisiaj mamy podatników, którzy są podatnikami będących w stanie upadłości i oni regulują swoje zobowiązania. Stan upadłości jest specyficzną formą funkcjonowania, która ma zabezpieczyć interesy wierzycieli. A w wypadku ewentualnych zaległości podatkowych także miasto czy też Skarb Państwa staje się wierzycielem, aczkolwiek zazwyczaj tego typu wierzytelności bywają w stosunku do innych, czy też może być, że są uprzywilejowane, stąd one będą szybciej zaspokojone. Ale nie uprzedzajmy faktów, póki co nie jesteśmy na takim etapie, żebyśmy musieli się aż tak tym martwić. Aczkolwiek temat jest ważny, zresztą jutro mam spotkanie z prezesem Tauronu, Tauron Wytwarzanie, i prawdopodobnie jeszcze też spotkanie ze stroną związkową. Tam chyba jeszcze wymaga to ewentualnego potwierdzenia. Także jeżeli będziemy po tym spotkaniu, też na pewno będę państwa informować. Jeżeli można zapytać, bo w budżecie wydaje mi się, że nie było takiego punktu wsparcia dla hospicjum Świętego Józefa, a pan chyba mówił, że spotkał się z panią prezes tego stowarzyszenia, tego hospicjum, z panią Lucyną Rajczykowską. Czy tu można zapytać, czy miasto pomoże hospicjum, zwłaszcza po tych cięciach, które były dokonywane przez kluby opozycyjne, czy tutaj nie ma zagrożenia jakiegoś, bo wiem, że jest takie oczekiwanie ze strony hospicjum, ale przede wszystkim też chyba z Pana strony były zawsze takie deklaracje, że w miarę potrzeb Państwo będziecie pomagali, ale w budżecie chyba tego nie ma wprost wpisanego, a ogólnie no, ta sytuacja po tych zmianach w budżecie no chyba nie jest taka klarowna, jeżeli chodzi o taką pomoc takim organizacjom, bo tam były, jeżeli chodzi o NGOsy, chyba wycofane pewne pieniądze. Konkurs, który jest przewidziany, konkurs takich ofert na prowadzenie tego typu działalności, on zostanie zrealizowany, także tutaj od tej strony nie powinno być żadnego zagrożenia, natomiast no, trochę niezręcznie jest mi mówić o jakichś zobowiązaniach, które podejmowałem, bo one dotyczyły też niezależnie od tego, od jakby pełnionej funkcji prezydenta miasta, to podjąłem też tam pewne osobiste zobowiązania, no, które po prostu się wydarzy. Aha. Jeszcze Pana komentarz, poproszę, do tego wydatku 120 000 złotych na te zmiany w logotypie miejskim. Dosyć szybko po ustaleniu tego poprzedniego logotypu czytałem taki tekst branżowy, powiadający się, że to po prostu jest bardzo szybka zmiana wobec poprzedniej i czy to był właściwy moment, Panie Prezydencie, na dokonywanie tego typu ruchów? Tutaj Pani Ludmiła Nowacka wskazała, że to wszystko jest bardzo ładne, to wszystko jest bardzo profesjonalne i przydatne na pewno, ale czy ten okres, gdzie jest tak wysoka inflacja, tak dużo wydatków rośnie kwotowo, też jest problem z dochodami samorządu, czy tutaj było warto jakby zajmować się tym wydatkiem na poziomie 120 000 złotych? To jest spora kwota. Panie redaktorze, temat, o którym mówimy, wydarzył się w lutym ubiegłego roku. To w lutym ubiegłego roku wnioskowaliśmy do Rady Miasta, aby przyjęła w budżecie miasta taką pozycję związaną nie tyle z samym logotypem, bo logo zostało tylko dostosowane do większego dokumentu systemu identyfikacji. Jest to element, który jest o tyle ważny, że aby wszystko w ramach całego miasta było spójnie zarządzane, jeśli chodzi o kwestie graficzne. Taki dokument przygotowuje się raz na jakiś czas. On wprowadza uporządkowanie, funkcjonowanie wszystkich podmiotów miejskich i później kolejne wydatki, które ewentualnie takie podmioty ponoszą na czy to kwestie informacyjne, promocyjne, wystroju nawet, one skutkują tym, że po pierwsze uzyskujemy spójność przekazów, to raz, a dwa, tak naprawdę dzięki temu często następuje dublowanie, następuje też element synergii pomiędzy podmiotami i w efekcie uzyskujemy oszczędność na wydatkach związanych z wystrojem, z oprawą graficzną i tego typu rozwiązania, jeśli patrzymy na to, co mamy już za naszą zachodnią granicą, tak, i tam często sięgamy po wzory, to widzimy, że są to sprawy bardzo uporządkowane i myślę, że także i dla nas przychodzi ten czas, że powinniśmy sobie te sprawy uporządkować. Szczególnie, że nie jesteśmy jako miasto pierwsi w Polsce. Zawsze zerkamy na naszych tych najbliższych, powiedzmy, sąsiadów, jeśli chodzi o miasta. Wielu z nich już takie działania zostały przeprowadzone. Często chwalimy to, że tak zostało zrobione. Dobrze, że my też to teraz robimy. Jakbym jeszcze mógł, jeżeli tutaj jest czas, Panie prezydencie, jak była ta pierwsza propozycja ze strony opozycji w grudniu przedstawiona takiego zestawu zmian w budżecie, pan odniósł się do tej propozycji w ten sposób, że nie można jakby formalnie przyjmować takich zmian do realizacji, bo ten budżet już jest zaprojektowany, jest zaopiniowany przez RIO. Teraz te zmiany zostały wprowadzone w postaci wniosków, został ten budżet przebudowany. Czy to ma znaczenie, to co pan wskazywał wcześniej, czy to się w ogóle da realizować, krótko mówiąc? Czy pan w tej chwili, dostając taki zestaw zadań do realizacji, to jest po prostu postawiony w takiej sytuacji, że musi się pan nimi zająć? To znaczy, ja się pytam o realność tych zadań w takiej praktycznej strony, że po prostu no, zacznie się pan teraz zajmować już ogłaszaniem przetargów, już szukaniem środków na środki, no teoretycznie one są w budżecie, więc pytanie, czy to ruszy? To wszystko, co zostało zaprojektowane, tam remonty, wydarzenia kulturalne, jakieś działania zaprojektowane właśnie przez te kluby opozycyjne. Czy to, co pan wcześniej wskazywał, to się odnosi do tego, że ten projekt jakby był gotowy, zaopiniowany i koniec? Znaczy, to jakby dwie różne sprawy pan redaktor był uprzejmy poruszyć, bo ja otrzymałem pismo, w którym wskazano, abym zaproponował jakieś rozwiązanie budżetowe dotyczące tam iluś propozycji. Natomiast Rada Miasta w roku 2019 uchwaliła tryb prac nad uchwałą budżetową i po obradach komisji nie ma już możliwości jakby wprowadzania jakichś dodatkowych elementów wynikających z pewnych sugestii radnych, tak, czy zgłaszanych propozycji. Ta uchwała wskazuje jednoznacznie, że potem, zresztą zgodnie z wyższymi aktami prawnymi, tak naprawdę sama sesja jest miejscem, gdzie radni mogą zgłaszać tego typu propozycje, co zresztą stało się w styczniu. Nie wiem, co stało na przeszkodzie, aby to, co było w styczniu, zrobić w grudniu, dzięki czemu no, nawet kwestia ta bardzo istotna dla wielu ludzi związana z węglem, no po prostu nie miałaby miejsca. Nie było, ileś osób nie miałoby kłopotu z zakupem taniego opału. No ale stało się jak stało. Dobrze, że koniec końców budżet jest uchwalony. Natomiast jeżeli chodzi o no, samą tą kwestię związaną z budżetem, no to tutaj opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej jest kluczowa, tak? Bo jest kwestia wycofania z propozycji budżetowej przedsięwzięcia określonego jako lodowisko, w skrócie lodowisko, a z drugiej strony kwestia związana z takim no, nierealistycznym zawyżeniem dochodów. No, ale ja mogę mieć jakby swoją opinię w tej sprawie. Jeżeli chodzi o lodowisko, opieramy się tutaj na artykule 231 ustawy o finansach publicznych, który mówi wyraźnie, że należy zapewnić terminowość realizacji podjętych zobowiązań. Miasto Racibórz podjęło zobowiązanie na podstawie tego, że w listopadzie Rada Miasta wprowadziła do budżetu pieniądze na realizację tego obiektu, a teraz po prostu mówi o wycofaniu się z tego. No jest to absolutnie rzecz, no, powiem szczerze, niebywała. Tak? Kolejnym, a jeżeli chodzi o zwiększanie dochodów, mamy sytuację taką, że w październiku była propozycja, jeżeli chodzi o wydatki, przepraszam, o wpływy podatkowe. Proponowałem, aby stawki podatku były maksymalne, które są możliwe do osiągnięcia. W tym zakresie nie uzyskało to akceptacji większości skupionej wokół dwóch klubów, czyli Razem dla Raciborza i Klubu Radnych Niezależnych. I wtedy wskazywałem na to, że o tyle mniej będzie środków po stronie później do wydania. No, Tutaj wskazanie było jasne. Nie akceptujemy takich stawek, no stąd te dochody są niższe. No, łatwo jest zaplanować wpływy z podatku od nieruchomości, bo mamy ilość deklaracji z metrami kwadratowymi i stawką. No, jest to wyliczalne. Tu trudno jest mówić o tym, że na przykład 10 czy więcej procent po prostu zwiększymy te wpływy. No ale to już pozostawiam ocenie Regionalnej Izby Obrachunkowej, bo ona jest wiążąca później dla Rady Miasta. To ostatnie jeszcze z mojej strony. Na posiedzeniu Komisji Budżetowej wskazano, że rynek raciborski jest niszczony przez ustawienie tam tymczasowego lodowiska. To są zarzuty, które formułowali kolejno i przewodniczący komisji pan Lenk, i pan radny Piotr Klima, i goszczący tam doktor Marek Labus. Jak pan się odnosi do takiej tezy, że to właśnie jest przyczyna główna zniszczeń, pofałdowań na rynku i w związku z tym konieczności naprawy tego rynku, no to podniesie za sobą duże kwoty, a też na samo tymczasowe lodowisko ponosiliśmy do tej pory spore nakłady, bo po kilkaset tysięcy złotych. Więc jak pan się odnosi do tego, że to właśnie jest przyczyna tej instalacji tego lodowiska i jego funkcjonowania na rynku? Szanowny panie redaktorze, cieszę się, że w propozycji zmian w budżecie zaproponowano zmianę nazwy zadania, która się teraz nazywa Koncepcja uporządkowania rynku, w tym ocena i przyczyny degradacji płyty rynku. Bardzo mnie cieszy, że przewidziano środki na to, aby ocenić przyczyny degradacji, znaleźć te przyczyny i ocenić degradację płyty rynku. Znaleziono już. Stop. No, myślę, że warto tu sięgnąć po opinię fachowców, podobnie jak było w przypadku na przykład H2 Ostróg, tak, gdzie tego typu działania podjęte, takie kontrolne, wskazały, że i na etapie projektowym, i na etapie wykonawczym były uchybienia, które potem kosztowały nas 1 000 000 złotych, aby doprowadzić to do takiego stanu, jak mamy teraz, czyli że w końcu system uzdatniania wody pracuje prawidłowo, że mamy pełen komfort i poczucie tego bezpieczeństwa, że jest to zrobione tak, jak należy. A przy okazji tego typu kontrole też potrafią wskazać, że na przykład całą inwestycję rozpoczęto bez stosownych upoważnień, albo że umowa, która została spisana, wykraczała poza okres obowiązywania wieloletniej prognozy finansowej. Tak? No, oczywiście w ten sposób zapisano to teraz w budżecie i stosowne ekspertyzy zostaną wykonane. Zobaczymy, jaki był projekt przed ułożeniem aktualnego bruku i jakie były ewentualnie, jaki był przebieg prac już w realizacji i jaki był odbiór, jeśli chodzi o wykonanie tych prac. No i będziemy widzieć, jakie będą konkluzje tych prac kontrolnych. Ja mówiłem, że ostatnie, ale takie doostatnie jeszcze, bo też zapisano w tym projekcie, znaczy w tym budżecie, że nie ma pan uprawnień do przenoszenia, do decydowania generalnie o zmianach w budżecie bez konsultacji, rozumiem, z Radą, że jakby odebrano pewien zakres uprawnień. W jakim stopniu to utrudni pańską pracę w takim funkcjonowaniu z wykonawcą budżetu Raciborza? Czy tutaj też chodzi o to, żeby RIO się wypowiedziała, czy to jest już taka klamka zapadła? Jeśli chodzi o upoważnienie prezydenta miasta do przenoszenia czy też zmian w budżecie na poziomie zarządzeń. Pojawi się tu ograniczenie, które będzie skutkowało tym, że podobnie jak w ubiegłym roku, gdy taka próba została uczyniona w sposób bezprawny, na co wskazała Regionalna Izba Obrachunkowa, w tym roku w dniu uchwalania budżetu wolno coś takiego zrobić. Rzeczywiście jest taka możliwość. Natomiast to utrudnia takie bieżące funkcjonowanie instytucji i może się to wiązać z tym, że trzeba będzie zwoływać sesje nadzwyczajne częściej niż miało to miejsce. No, nie podejrzewam, żeby to było celem ograniczania tego. Czyli należy się spodziewać, że takie sesje mogą być wnioskowane przez pana. Tak, oczywiście. Natomiast tak jak mówię, nie podejrzewam, żeby to było celem wprowadzenia tego ograniczenia. Bardzo dziękuję, już wszystko. Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Dziękuję państwu za udział w tej konferencji prasowej i do zobaczenia na kolejnej. Do widzenia.